Zróbmy jeszcze kilka przykładów dotyczących strategii dzielenia ułamków dziesiętnych. W przyszłości zajmiemy się bardziej systematycznymi sposobami dzielenia, ale póki co bardzo ważne jest, żeby wypracować sobie własne strategie dzielenia ułamków dziesiętnych. Rozwija to intuicję matematyczną i pomaga bardzo liczyć w pamięci. Powiedzmy, że chcemy obliczyć 6 podzielone przez 0,2, przez 0,2. Zatrzymajcie film i spróbujcie obliczyć to samodzielnie. Korzystaliśmy już w poprzednich filmach z różnych strategii. Jedna z nich mogłaby być taka. Na początek zapiszmy to działanie jako ułamek zwykły. To jest to samo, co 6 podzielone przez 0,2. Teraz moglibyśmy pomnożyć licznik i mianownik przez jakąś liczbę, żeby pozbyć się ułamka dziesiętnego, mówiąc potocznie i trochę w przenośni, żeby pozbyć się przecinka. Najprościej w tym celu pomnożyć mianownik razy 10. Jeżeli mnożymy mianownik razy 10, to musimy również pomnożyć licznik razy 10. Czyli w sumie mnożymy nasz ułamek razy 0,1, czyli razy 1, co nie zmienia jego wartości, dlatego możemy to wykonać bezkarnie. To się równa 60, czyli 6, 0, podzielone przez 0,2 razy 10. Obrazowo możemy wykonać takie działanie, przesuwając przecinek o jedno miejsce dziesiętne w prawo. Czyli mianownik równa się 2. Ile to jest 60 podzielone przez 2? To dosyć proste. 6 przez 2 to 3, czyli 60 przez 2 to 30. No i mamy wynik. Inna strategia może być taka, że obydwie te liczby możemy przedstawić jako dziesiąte. 6 to 60 dziesiątych podzielone przez 0,2. Ile to się równa? Jeżeli mamy 60 czegoś i chcemy to podzielić na grupy po 2 tego czegoś, albo po 2 tego czegoś, to będziemy mieli 30 takich grup. Zróbmy jeszcze jeden przykład, może trochę trudniejszy, zanim przejdziemy w następnych filmach do dzielenia pisemnego ułamków dziesiętnych. 4,2 podzielone przez 0,3, 0,3. Zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć. Widzieliśmy już różne techniki i podejścia do takiego dzielenia. Na przykład zawsze można dzielenie zapisać jako ułamek zwykły. To by było 4,2 podzielone przez 0,3. I jak poprzednio, możemy chcieć pozbyć się przecinków. Najprościej, jeżeli tu mamy dziesiąte i tu mamy dziesiąte, pomnożyć licznik i mianownik razy 10. To powinno pomóc. Licznik razy 10 przecinek przesunie się o jedno miejsce w prawo. 4,2 razy 10 to 42 przez 0,3 razy 10 równa się 3. Ile to jest 42 podzielone przez 3? Można to obliczyć na wiele sposobów. Możecie własnymi metodami obliczyć to w pamięci i od razu podać wynik. Możemy też zastosować schemat dzielenia pisemnego. 42 podzielone przez 3 i kreska. 3 mieści się w 4 jeden raz. 1 razy 3 to 3. 4 minus 3 to 1, spisujemy 2, 3 mieści się w 12 4 razy, czyli 42 podzielone przez 3 równa się 14. Czyli wynik tego dzielenia u góry to również 14. Można jeszcze inaczej. Jak w poprzednim przykładzie, możemy posłużyć się słowami i zapisać, że są to 42 dziesiąte podzielone przez 3 dziesiąte. Jeżeli mamy czegoś 42 i dzielimy to na grupy po 3 tego czegoś, to otrzymamy 14 grup. Mam nadzieję, że doceniacie wszystkie te pomysły na dzielenie. Wyrażenie dzielenia jako ułamka zwykłego, wtedy często wystarczy pomnożyć licznik i mianownik razy tę samą wartość i możemy pozbyć się w ten sposób przecinków. Możemy też przedstawić takie liczby jak te w postaci pewnej liczby dziesiątych albo setnych i prowadzić dalsze obliczenia na dziesiątych albo na setnych. Wszelkie strategie tego typu powinny pomóc Wam w dzieleniu ułamków dziesiętnych albo dzieleniu liczb całkowitych, w wyniku którego otrzymujemy ułamek dziesiętny. Jak mówiliśmy, w kolejnych filmach nauczymy się bardziej systematycznych metod dzielenia ułamków dziesiętnych, ale nawet kiedy będziecie je znali, zawsze warto posługiwać się różnymi strategiami tego typu. Ja ciągle tak liczę. Jeżeli ktoś zapyta mnie, ile to jest 4,2 podzielone przez 0,3, to myślę, ile to jest 42 przez 3. 3 razy 10 to 30, zostaje jeszcze 12 do 42, 3 w 12 mieści się 4 razy, 10 i 4 to razem 14. Bardzo to wszystko pomaga liczyć w pamięci.